Dzień dobry, moi drodzy. Drugi dzień, jedziemy do Manhattan. Na razie tak. Jesteśmy w Hoboken i mamy taki widoczek teraz na Manhattan. Pięknie, nie? Zapomniałam powiedzieć, kto trafił tutaj. Pierwszy raz jestem Lilka, jestem trenerką personalną i blogerką. Na Instagramie możecie obserwować, tam jest dużo rzeczy na bieżąco. Tutaj vloguję, opowiadam raczej lifestyle. Tam na Instagramie dużo też o pracy, ćwiczenia, wszystkie rzeczy. Dzisiaj jakieś takie bardziej energiczne, więcej energii na powitaniu, dużo więcej niż wczoraj, to na pewno. Chociaż myślę, że potrzebuję jeszcze doby i dojdę do siebie. Ten dworzec wygląda jak ten, jak Brzeski, nie? Irka, ten dworzec wygląda jak Brzeski, nie? Podobnie. Jak dla mnie tak, też tak na bogato. Na bogato. No, staliński, tak jak w Brześciu. Wrzucam tu zdjęcie brzeskiego dworcu. Jak w Brześciu, nie? Only 2 hours you can sit here. It's limit. That's gonna be tight. It's limit. Yeah, no. You see? I'm like local. Are you excited? Very excited. Zim. My jakoś tak latamy. No cóż, vlogować chyba będę tak, od dołu. Bo tylko tak chyba Nowy Jork trzeba pokazywać. We already on Manhattan? Yes. A, my już na Manhattanie jesteśmy. No wysoko, wysoko. Ale wielkie, nie? We'll have a pain. Można po polsku. Szyja będzie bolała. Oh my god. No sorry, moi drodzy, no vlog będzie stąd. Tak, podchodzimy do memorialu. A jak po polsku się mówi? Do pomniku? Miejsce, gdzie były dwa wieżowce bliźniaki. O, tam taka dziura jest. To jest, moi drodzy, dworzec kolejowy. Ten budynek bardzo, bardzo przypomina Madryt. O, ten. O, nawet kościół jest. Zabawnie. Hot dog. Ja bym zjadła hot doga. Santa Marklewia. Napiszcie, moi drodzy, kto był w Nowym Jorku. Jak wam wrażenia? My szukamy kawiarni na razie, nie możemy znaleźć nic. Miasto duże, a kawiarnie bardzo małe. Dziwnie, dziwnie. Mamy teorię z Irką, że tu ludzie za dużo pracują i biegną, i piją, jedzą. No na przykład, patrzcie, tu i macie tu hot dogi, tu hot dogi, tu hot dogi. Ciekawe, czy to jest bezpieczne jedzenie. Chłop? I to jest zamknięte, to jest jakiś żart. O, czujesz zioło. Irka, to nie ty? Irka pytała, czy zioło jest legalne. Cmentarz w centrum miasta. Jedziemy do Muzeum Momo, bo pogoda jest kiepska. Już zapomniałaś polskie? Zapomniałaś polskiego? Polskie. Gadamy z Irką, że
tutaj widać tą różnicę pomiędzy Europejczykami a Amerykaninami. My są bardzo tacy Amerykanie, są bardzo... co? Smutni? Nie, zmęczeni. Wyglądają bardzo zmęczeni. Wyglądają na bardzo zmęczony życiem generalnie. Nie ma ognia w oczach. Nie ma ognia w oczach. A my mamy ogień w oczach. Widzicie ten ogień? To jest dworzec kolejowy, kolejny dworzec kolejowy. My zwiedzamy dzisiaj dworzec kolejowy, bo pada. Nie, no jedziemy do muzeum. To Poznań główny and previous station was like Poznań zachód. Widzicie ile ludzi w ogóle? Obrazy. Bardzo lubię chodzić po muzeach. Nigdy nic nie rozumiem. Nic za nic. Uwielbiam. W Luwru też tak byłam. Chodziłam. Popatrzyłam na Mona Lizę i wyszłam. A Mona Liza taka malutka. A tłum taki duży. No. Ten też ładny, bardzo ładny. O, to są ciekawe. Nie, no ciekawe. What do you see on this picture? I see a man, moon and stars. Jestem ciekawa, czy to przez pogodę jest tak dużo ludzi tutaj, czy tutaj zawsze jest tak dużo ludzi. What do you think, Jeremy? Nie słyszę. Albo nie rozumiem polskiego. Może bardziej nie rozumiem polskiego. Ja nie mogę nawet ręki wyciągnąć. Tak. Teraz mogę. To wygląda jak Dyson. Tylko odkurzacz, nie? Tak. Tą stroną i można muzeum odkurzyć. Nie, to jest podobne do lisu? Do lisa. Bajki. No jeden do jednego po prostu. Nie wiem, dla mnie to przemawia. Bardziej Dyson, a teraz pisz Dyson. Fox. Chora. A, okej, okay. No tu mam, no tu może tak, może, a teraz pisz Dyson odkurzacz. No. No, вот это типа вот насадка? Да. They got inspiration from Dyson. Да. But for me... Dyson. Na co to jest podobne? Na twarz. Podobno na miesiąc. Wiesz, tutaj jest miesiąc. Nie. Masz na myśli księżyc? A, da. Na miesiąc. Ups, jaki miesiąc. Totalny brak szacunku do sztuki, moi drodzy. Totalny. Ten obrazek przypomina mi dzieciństwo, jak chodziłam do otolaryngologa. Irka, a czy ci to przypomina łopatę? Co ci to przypomina? Łopatę? Łopatę? Nie, no łopata. No nie wiem. Czy nie łopata? Nie. Nie? Nie łopata? Mm. A tak się mówi w ogóle po polsku łopata? Łopata? Chyba tak? Tak się mówi? No ale to nie jest łopata, więc... Wygląda jak krzesło.
krzesło? Chair? It's a chair. You, looks like you a chair. Think it's chair? Myślę, że krzesło. Szybkie podsumowanie. Było fajnie. Nawet mi się spodobało. Ciężko obejść wszystko, ciężko wszystko zobaczyć. Zobaczyliśmy tylko dwa piętra. Nie, no zabawne. Zabawne. Ciekawie, no. Did you like it, Jeremy? Yeah, it was really nice. Polecanko. A my lecimy do domku. Tam jest deszcz. Do domku. No, to tak powiedziałam.